remont basenu odkrytego w Tarpnie, przygotowania do finału szlachetnej paczki. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się remont grudziąckiego basenu odkrytego. Głównymi powodami nie są zniszczenia powstałe po tegorocznym sezonie letnim, choć przyznać trzeba, że w tym roku liczba osób korzystających z pływalni była spora, bo wyniosła ponad 18 tysięcy osób. Jednak remont, o którym mowa, musi zostać przeprowadzony ze względu na zły stan techniczny, utrzymujący się przez wiele już lat. Remont już musiał być przeprowadzony ze względu na to, że ostatni raz te dna były remontowane w latach 90. i co roku mieliśmy duży problem przed sezonem z otwarciem w ogóle obiektu, dlatego że ten beton bardzo się łuszczył, odchodził płatami, trzeba było zawsze przed sezonem przez kilka tygodni po prostu wycinać dziury, betonować, to takie doraźne były to prace, czas już był na to, żeby jakoś kompleksowo ten temat jakby zamknąć. Całkowity remont basenu to wydatek około 1 300 000 zł. Takiego budżetu jednak Urząd Miasta na remont basenu nie przeznaczył, w związku z tym, że jest on używany wyłącznie w okresie wakacyjnym, dlatego modernizacja dotyczyć będzie jedynie fragmentu basenu. W tym pierwszym etapie remontu zaplanowaliśmy modernizację części dziecięcej basenu głębokiego i ona właśnie w tej chwili została rozebrane już ściany częściowo, będzie też rozebrana płyta denna i dno i ściany zostaną naprawione, pokryte warstwą szczelną i wykończone betonem i środkami hydroizolacyjnymi. Koszt wykonanych prac po przetargu to 154 tysiące. Modernizacja basenu trwać będzie do 15 listopada bieżącego roku. Zbliża się kolejny finał ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka, której misją jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami. Kolejna już akcja Stowarzyszenia Wiosna zawitała również do Grudziądza, gdzie rozpoczęły się szkolenia dla liderów i wolontariuszy. Szlachetna Paczka w tym roku jest po raz czwarty w Grudziądzu. W tej chwili mamy pierwsze szkolenie naszych wolontariuszy. Mamy już większość wolontariuszy zrekrutowanych. Na dzień dzisiejszy potrzebujemy jeszcze dwóch wolontariuszy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może się rejestrować na stronie www.superw.pl. Akcja ma na celu obdarowanie potrzebujących rodzin tytułową paczką, która nieraz jest jedynym prezentem na święta Bożego Narodzenia. Ideą paczki jest pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Są to rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny, w których jest kalectwo bądź niepełnosprawność, osoby stare i samotne, bądź rodziny, które dotknęły jakieś nieszczęście. Jednym ze stałych uczestników grudziąckiej szlachetnej paczki jest pan Andrzej Hara, dla którego wielką radością jest możliwość niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. W szlachetnej paczce w tym roku biorę udział po raz czwarty i skłoniło mnie to, żeby pomagać ludziom potrzebującym i z roku na rok jestem zawsze mile zaskoczony, że ta akcja jakby tak się dobrze rozwija. W ubiegłym roku wyjątkowo dobrze to wyszło i mam nadzieję, że w tym roku również uda nam się pomóc osobom potrzebującym z naszego miasta. Już niebawem liderzy wraz z wolontariuszami rozpoczną etap poszukiwania darczyńców, bez których paczka nie miałaby prawa bytu. Darczyńca to taka osoba bądź grupa osób, które w internetowej bazie w dniu 15 października będą mogły sobie wybrać rodzinę, której pomogą. Następnie utworzą dla tej rodziny paczkę i przywiozą ją do magazynu w weekend 7-8 grudzień, kiedy będzie tutaj finał paczki, będziemy organizować magazyn. Następnie paczki zostaną przekazane do rodziny. W ubiegłym roku w ramach akcji Szlachetna Paczka uszczęśliwiono 27 grudziąckich rodzin. Ile uśmiechów na twarzy zobaczymy w tym roku? O działaniach projektu Stowarzyszenia Wiosna będziemy informowali na bieżąco.